O wydarzeniu w Komendzie Głównej Policji, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, słyszał już niemal każdy. Kilkadziesiąt godzin przytrzymywano informacje związane z tym wydarzeniem, no ale w końcu bańka pękła i oto komendant główny policji stał się prawdopodobnie najsłynniejszym komendantem, być może nawet na całym globie, a to za sprawą kuriozalnej sytuacji, gdzie jak twierdzi sam komendant, na zapleczu przy jego gabinecie doszło do eksplozji, którą znaczna część mediów nieoficjalnie opisywała jako odpalenie przez komendanta granatnika, który to granatnik został przez niego przywieziony z Ukrainy jako prezent od jednego z tamtejszych generałów. Wiele rzeczy już zostało w tej sprawie powiedzianych, ale w ciągu ostatniej doby w tej sprawie przemówił sam komendant i to przemówił obszernie i najdelikatniej mówiąc, spójność jego słów jest co najmniej wątpliwa. Komendant w pierwszej części wywiadu opublikowanego w Rzeczpospolitej twierdził, że otrzymał dwie tuby po granatnikach i to od różnych osób, z czego jedna była przerobiona na głośnik, a druga, no właśnie, druga już przerobiona nie była, a jedynie, jak twierdzi sam Szymczyk, była zaślepiona dwoma elementami ze styropianu. I tą drugą tubę otrzymał od zastępcy szefa ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych, generała Bondara, który polecił swojemu człowiekowi przynieść taką tubę dla szefa polskiej policji. Dziennikarz dopytał, czy w związku z tym, że ktoś obdarowuje kogoś bronią, nie zapaliła się czerwona lampka naszemu Zuchowi. Ten odpowiedział, że pytał się, czy jest to sprzęt bezpieczny, bo będą przecież jechać przez granicę. Na co uzyskał odpowiedź, że śmiało, bo nie ma tam materiałów wybuchowych i że to tak naprawdę złom. No to skoro nie ma problemu, to chłopaki zapakowali tuby do samochodu i ruszyli prosto do Polski, mając przekonanie, że Ukraińcy problemów nie zrobią, a u nas to wiadomo, sobie poradzimy jakoś. Na granicy nikt do niczego nie zaglądał, gdyż generał przejeżdżał na paszporcie dyplomatycznym, a on sam nie zgłaszał, że przewozi broń, bo w jego i w jego kolegów świadomości to były jedynie tuby po granatnikach. Także pamiętaj, Polaku, jak okaże się, że komendantowi Szymczykowi włos z głowy nie spadnie, to masz wytłumaczenie, jakbyś coś kiedyś nielegalnie przewoził. Mów wtedy, że nie miałeś świadomości, że to jest tym, a nie tamtym i że ci, którzy ci to dali lub sprzedali, informowali cię, że można i luz, chłopaku czy dziewczyno. Czego się przypierdzielasz? I to nawet by było spójne z pewną tezą pewnej pani prokurator, która ku zdumieniu jednego z sędziów właściwie wprost twierdziła w pewnej sprawie, że jeżeli ktoś nie ma świadomości, że przekracza uprawnienia, to nie popełnia przestępstwa mówiącego o przekroczeniu uprawnień. To w odcinku numer 98 na tym kanale. Generał następnie twierdzi, że już wieczorem tuby do budynku miał wnieść kierowca, a on sam następnego dnia rano chciał je przestawić, bo utrudniały wejście do gabinetu. Chwycił za jedną z tych tub w dolnej części, ustawił ją do pionu, czyli tak jak nie umie lub nie chce swoich podopiecznych w sprawie choćby legitymowania, no ale z tubą się udało. I wtedy po ustawieniu tuby pionowo, twierdzi generał, ta mocno wybuchła, ogłuszając go samego i niszcząc sufit i podłogę. Następnie dziennikarz pyta, czy pusty granatnik sam wystrzelił, a komendant odpowiada, że tak, a on do niczego nie celował. Kolejny cud. Tuba wystrzeliła, jak stała pionowo, o czym mają podobno zaświadczyć otwory w suficie i w podłodze. Następnie przyjechali podobno wezwani medycy i natychmiastowo niemal straż pożarna, co znacznie różni się od wcześniejszych doniesień prasowych, mówiących o tym, że generała odwieziono do szpitala służbowym autem, a straży w ogóle nie było. Następnie generał opowiada, jak to w sprawie nafaszerowanej tuby od granatnika nie ma odzewu ze strony ukraińskiej, a konkretnie od drugiego darczyńcy, co go dziwi, ale wierzy w to, że nie mieli oni nic z tym wspólnego, tym niemniej jednak dodaje, że ma duże wątpliwości co do tego, że to była pomyłka, dodając, że był on przecież tym, który wystąpił do Interpolu o wykluczenie Rosji ze struktur tej organizacji i że na szczycie policyjnym ONZ mówił o ludobójstwie dokonywanym przez Rosję na Ukraińcach, a na jednym ze szczytów poparł jako jedyny o zmianę statusu Interpolu, by właśnie móc wykluczać takich członków jak Rosja. Dodając do tego współpracę w ramach szkoleń, w ramach śledztw w sprawie zbrodni na Ukraińcach, generał wskazuje niemal bezpośrednio na to, że zamach na jego reputację lub nawet na życie jest jak najbardziej prawdopodobny. To jak to teraz jest? Bo na tym etapie wygląda to tak, jakby pan Jarosław Szymczyk sam sobie zaprzeczał. Z jednej strony wierzy na słowo innym ludziom w sprawie bądź co bądź
broni, kompletnie nie sprawdza, nie oczekuje sprawdzenia przy nim zawartości czegoś, czego używa się podczas wojny jako narzędzie o sporym rażeniu bojowym, a z drugiej strony ma świadomość tego, że wcale nie tak mało prawdopodobne jest to, że ktoś może się targnąć na jego życie w związku z jego czynnościami przeciwko Rosji i uważa za wysoce wątpliwe, żeby takie coś było pomyłką. No to jeśli to drugie, to chyba mając o czymś takim wiedzę, podejmuje się jak najwięcej działań zapobiegającym stwarzaniu ewentualnych możliwości na realizację ewentualnego zamachu czy dyskredytacji. Czy nie? Czy to jednak nie idzie w policji w parze? Z różnych doniesień medialnych słyszymy, że agentura rosyjska działa, a pan komendant, mający przecież świadomość swoich działań na arenie międzynarodowej, które to działania według niego samego są właściwie wystarczające, by władze rosyjskie targnęły się na niego, ten sam pan komendant, który o tym sam opowiada, zamiast powiedzieć kolegom z Ukrainy, że proszę mi to tu otworzyć i pokazać, że puste, bo wiecie, agenci nie śpią i trzeba się zabezpieczać, to zamiast to zrobić, ładuje sprzęty do samochodu i sru przez granicę jedzie z nimi do Polski. Generał, pytany o rozsądek w tej sprawie, stwierdza, że za bardzo zaufał, ale nie wyobraża sobie, by nie ufać służbom, z którymi współpracujemy. Stwierdza, że zapakowanych przesyłek nie przyjmuje się, a sprawdzanie pod kątem pirotechnicznym zdaniem generała byłoby obłędem. Bardzo ciekawa teza i jednocześnie kompletnie niezrozumiała. Ale cóż, generał w dalszej części przyznaje, że późno do opinii trafiły informacje, ale on był w szpitalu i sam nie chciał się wypowiadać w czasie oględzin. Następnie dodaje, że trzeba zweryfikować procedury policyjne i wyciągnąć wnioski, i podkreślił, że w jego odczuciu nie było do rozpoznania, co on przywiózł, bo tuba miała zasłonięte końcówki i nie można było wywnioskować, czy jest uzbrojona, czy nie, i że oparł się na zapewnieniu służb ukraińskich, a on sam czuje się ofiarą, a nie sprawcą. Pan komendant nie dodał jednak tego, co chyba dosyć oczywiste, a mianowicie, że czuje się ofiarą, ale raczej własnej głupoty, która jakimś zbiegiem okoliczności nie kosztowała go czegoś więcej niż utracenia przez jakiś czas możliwości poprawnego usłyszenia. Jak to się stało, że materiał wybuchowy spokojnie jechał wiele kilometrów, przejechał przez granicę, następnie wniesiony na jedną z wyższych kondygnacji Komendy Głównej Policji przez jakiegoś gościa i położony gdzieś w przejściu nie eksplodował, natomiast chwilę po przejęciu nad nim władzy przez komendanta odpalił się, zagrażając życiu i zdrowiu wielu osób? Jak to się stało, że komendant w tej sprawie nie ma żadnego innego statusu niż poszkodowany, a wiele osób świadomie lub nieświadomie przewożących znacznie mniej problematyczne, ale niedozwolone przedmioty ma duże kłopoty i ponosi konsekwencje swoich czynów? Jak tak słucham drugiej strony, to mam wrażenie, że komendant przywiózł sobie kawałek rynny, do której jakiś zbudowlaniec z jednej i z drugiej strony zapakował zaślepki styropianowe z odpadów ocieplenia budynku, żeby komendant miał piórnik na jakiś giga ołówek. Teraz chyba będzie trzeba pozwalniać z odpowiedzialności wszystkich tych, co to przewożą na przykład poukrywane narkotyki, no bo przecież oni wszyscy twierdzą, że nie mieli pojęcia, że to tam było, a osoba, od której to mają, zapewniała ich, że wszystko jest legalne i w środku pusto, no chyba, że jednak komendant poleci i dostanie zarzuty.